obawie się zatrzymania po powrocie do ojczyzny. Carlos Puigdemont i czterej jego ministrowie uciekli do Belgii pod koniec października. Władze w Madrycie zarzuciły im rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Polskie Radio 24. Północ, południe. Przenosimy się do Niemiec. Podczas rozpoczętego zjazdu partii SPD w Berlinie Martin Schulz ostrzegł przed rosnącymi w Europie tendencjami prawicowymi. Zaproponował też, aby do 2025 roku stworzyć wspólną unijną konstytucję i powołać Stany Zjednoczone Europy. W tym kontekście skrytykował m.in. Polskę oraz Węgry. Także dobre rezultaty partii prawicowych w Holandii, Francji, Danii, Finlandii i Niemczech wzbudziły niepokój lidera SPD. Jego zdaniem ratunkiem dla Europy jest jej pełne zjednoczenie. Dlaczego 100 lat po zjeździe w Heidelbergu, czyli 100 lat później, najpóźniej w roku 2025, nie urzeczywistnić powstania Stanów Zjednoczonych Europy? Chcę stworzenia europejskiej konstytucji, według której powstałaby Europa federalna. Martin Schulz zagroził, że państwo, które odrzuci unijną konstytucję, będzie musiało opuścić wspólnotę. Jeżeli ktoś będzie przeciwny, ten musi zostać wyrzucony z Unii Europejskiej. Nie bójmy się już więcej otworzyć naszych ust, aby Europę popchnąć do przodu, a nie kręcić się w miejscu. Nie bójmy się. SPD przeprosił też delegatów za porażkę w ostatnich wyborach. Polskie Radio 24. Północ, południe. Teraz Rosja. Władze mogą nałożyć sankcje na osoby, które stoją za odsunięciem kraju od igrzysk w Pjongczangu. Sugerował to w rozmowie z dziennikiem Izwiestia senator Andrii Klimow. We wtorek MKOL zawiesił udział rosyjskiej reprezentacji w zimowej olimpiadzie. Andrii Klimow, który przewodniczy senackiej komisji zajmującej się ujawnianiem wrogów Rosji, dał do zrozumienia, że za aferą olimpijską stoją ludzie związani z NATO. Według scenariusza przedstawionego przez rosyjskiego senatora w Światowej Agencji Antydopingowej zasiadają przedstawiciele krajów członkowskich NATO i to oni są odpowiedzialni za decyzje ograniczające udział Rosji w międzynarodowych zawodach. Z kolei moskiewski komsomolec dodaje, że posiedzenie Senatu, na którym mogą zapaść decyzje o sankcjach wobec osób odpowiedzialnych za odsunięcie Rosji od udziału w olimpiadzie, zaplanowano na 12 grudnia. Komsomolec przypomina, że to właśnie komisja pod przewodnictwem Andrija Klimowa jako pierwsza zgłosiła pomysły nadania mediom statusu zagranicznego agenta, niedopuszczenia zagranicznych obserwatorów do udziału w wyborach prezydenckich i wprowadzenia do kodeksu karnego kar za antyrosyjską propagandę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. W przyszłym roku w stolicy Węgier, Budapeszcie, stanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Decyzję podjęli tamtejsi radni, napisał na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Marszałek zacytował też uzasadnienie radnych stolicy Węgier. Podkreślili oni rolę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w ustanowieniu demokratycznej Polski po upadku komunizmu. Zaznaczyli, że był jedną z wybitnych postaci budujących wyjątkowe stosunki między Polską a Węgrami na przestrzeni wielu stuleci. Śmierć Lecha Kaczyńskiego oznaczała niewysłowioną stratę dla całej europejskiej wspólnoty. Chyląc przed nim czoło, niniejszym inicjuje się wzniesienie w Budapeszcie pomnika, napisano w uzasadnieniu decyzji. Polskie Radio 24. Północ, południe. Wracamy do kraju. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Nowa formacja zastąpi Biuro Ochrony Rządu. Do jej zadań będzie należała ochrona najważniejszych osób w państwie, zagranicznych delegacji, a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. Nowa formacja ma też zajmować się rozpoznawaniem i zapobieganiem przestępstwom skierowanym przeciwko ochranianym. Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nowa służba zyska konkretne, a nie, jak to określił, iluzoryczne uprawnienia. Zaznaczyć, że służba wtedy jeszcze był mały, jeszcze chodził do przedszkola. W piątek rano zadzwoniłam właśnie, tak jak mówię, do Janusza i Bożeny Baranków. Oni byli bardzo blisko. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów w telewizji. I zapytałam Janusza, od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Ja nie mogę się jest to bardzo poważna sprawa. Nie wiem, co się same dzieje. Te dzieła
nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagać. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Ja chciałam w ogóle dokładnie opowiedzieć, jak ona wygląda. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, rodacy, za rok będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania po 123 latach rozbiorów niepodległości naszej ojczyzny. W historii Polski, naszego narodu, były lata chwały, wszechstronnego rozwoju, zwycięstw duchowych, różnych zwycięstw, były sukcesy i cierpienia. Chcemy o tym pamiętać, bo kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. A w czasie zsyłek na Sybir w trzeciej części Dziadów pisał Adam Mickiewicz: jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie. Aby nie zapomnieć, aby pomóc pamiętać o naszej przeszłości, przy sanktuarium od wdzięczności za świętego Jana Pawła II, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, rozpoczynamy przygotowywanie Parku Pamięci Narodowej. Będzie to na zewnątrz. Zapraszamy do jego tworzenia wszystkich, różne grupy patriotyczne w ojczyźnie i w Polonii. Zapraszamy także pojedyncze osoby. Mamy wiele do upamiętnienia. Park ten to okazja, by wyrazić wdzięczność tym, na których, można powiedzieć, wyrastały i wyrastają następne pokolenia Polaków, dzięki których wierze, miłości i ofierze również my żyjemy. A więc zapraszamy do współtworzenia Parku Pamięci Narodowej. Za rok setna rocznica odzyskania niepodległości. Niech ten park już wtedy będzie, na ile możliwe, w całości wykończony. Kiedy na przykład było włamanie do nas do domu, tak jak mówiłam przed chwilą, jak wspominałam o tym przecinaniu wiaksem tych sztabatów włamaniowych, to rodzice wzywali policję. Jak wyniósł pralkę z pralni, to rodzice wzywali policję.
Nie wiem, jak tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie witam Państwa ojciec Dawid Krzyński. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to Syria wciąż potrzebuje pomocy. Tak brzmi to zagadnienie, nad którym chcemy się pochylić podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na temat Radia Maria. Naszym gościem jest ksiądz Rafał Cywka, dyrektor krakowskiego wydziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nie przeglądałam ich po świecie. Boże, witamy księdza na tej Radia Maria. Ksiądz nie tak dawno temu, bo w listopadzie od 13 do 18 listopada przebywał na terenie Syrii. Jest to czas nie tak bardzo odległy, gdyby na wstępie naszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania ksiądz podzielił się z nami tym doświadczeniem pobytu tam na miejscu, tego co ksiądz widział, jak to ksiądz również przeżywał, jakie też odnosi ksiądz wrażenia po spotkaniu z poszczególnymi osobami, którymi ksiądz tam na miejscu rozmawiał. W tym roku miałem okazję dwa razy być w Syrii, odwiedzać ten kraj. To, co na początku w marcu tego roku i teraz właśnie przed trzema tygodniami. Więc też mogłem zobaczyć porównanie, jak wygląda sytuacja w Syrii po pół roku. Jak wygląda sytuacja ale w samym mieście, ale po, właśnie na krótko przed, po zakończeniu bombardowań, czyli w marcu, no i teraz w listopadzie. I widać ogromną różnicę pomiędzy tymi dwoma gdyby okresami, pomiędzy marcem a listopadem. Przede wszystkim ta sama droga od granicy Syrii do samego Aleppo skróciła się z 8 godzin do 4. Bo już jest mniej punktów kontrolnych, mniej miejsc, gdzie trzeba się zatrzymywać, mniejsze objazdy, żeby dojechać do samego miasta. To wszystko sprawia, że właśnie widać, jak troszeczkę wojna w niektórych częściach Syrii przygasa. Jednak ona ciągle tam trwa. Często dochodzi do bombardowań, do działań wojennych, w których niestety ciągle giną ludzie. Do nas coraz mniej dociera informacji o tym, co się dzieje w Syrii, w samym kraju, ponieważ nie ma już takich akcji jak przed rokiem w Aleppo, gdzie były masowe bombardowania, niszczenie właśnie tak potężnych miast jak Aleppo, gdzie o tym się ciągle mówiło, że tam giną ludzie, że trwają bombardowania. Dzisiaj te informacje są szczątkowe, gdzieś tam do nas docierają, natomiast musimy pamiętać o tym, że w Syrii cały czas trwa wojna, że cały czas giną ludzie, nie tylko wojskowi, ale także i cywile, że cały czas są miejsca, gdzie trwają bombardowania, i że ci ludzie ciągle żyją w wielkim niebezpieczeństwie, w obawie, że w każdej chwili no coś się może złego w ich życiu, w ich domu, w ich rodzinie wydarzyć. Sama podróż do Syrii, to jak to zawsze, kiedy jedzie się do kraju, gdzie toczy się wojna, jest pewien towarzyszy, pewien lęk, pewna obawa. No taki, grają emocje też bardzo silne, bo człowiek spotyka się z ludźmi, którzy na co dzień doświadczają ogromnego dramatu. I z tym wszystkim później się zostaje. Z tym wszystkim później się zostaje, wraca się tutaj do Polski, no i trzeba nauczyć się też z tym żyć. Z obrazami ludzi, którzy właśnie ucierpieli, którzy stracili swoich bliskich, z historiami ich życia, które niejednokrotnie są naprawdę bardzo, bardzo dramatyczne. Bo ci ludzie przeżyli koszmar. Przypomnijmy, że wojna trwa tam prawie 7 lat. Więc ta wojna trwa dłużej niż trwała II wojna światowa, odbierając życie setkom tysięcy ludzi, i żołnierzy, i cywilów. Więc jest to ogrom cierpienia, ogrom niesprawiedliwości, którego doświadczają tam ci ludzie. I kiedy się tam jest, kiedy się człowiek zasłucha ich świadectwa, popatrzy człowiek na ich twarze, to wszystko widać. Jest to naród, jest to kraj, który cierpi 7 lat w bezsensownej wojnie, której jak na razie nie widać końca. I w dalszym ciągu działania wojenne trwają. Coraz to nowe doniesienia prasowe do nas docierają o kolejnych zarzewiach, o kolejnych ofiarach. Przypomnijmy, tak jak ksiądz wspomniał, w
przyszłym roku w marcu minie 7 lat od wybuchu wojny w Syrii. Ogrom cierpienia chociażby ukazuje liczba miliona zabitych ludzi. W tym warto podkreślić, 300 tysięcy to żołnierze, a pozostała część to są osoby cywilne. Są osoby cywilne i dzieci. Dzieci. Warto, przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, tuż przed wejściem do studia jeszcze zaglądałem na strony internetowe, patrząc, co dzisiaj działo się w Syrii, o czym w mediach polskich naszych nie usłyszymy. Mamy też swoje sprawy, którymi żyjemy. I tak pokrótce chciałbym może przedstawić to, co dzisiaj wydarzyło się w tamtym kraju, bo za tymi wydarzeniami niestety idzie cierpienie tamtejszych ludzi, no i też śmierć. Śmierć żołnierzy, śmierć też niewinnych cywilów. I tak, 11 godzin temu na południe od Aleppo nastąpił nalot znieznanego samolotu wojskowego i atak na pozycję syryjskiego rządu. Kiedy dzisiaj rano rozmawiałem z mieszkańcami Aleppo na WhatsAppie, oni mówili, że w nocy było słychać bombardowanie. Być może właśnie te bombardowania, które trwały gdzieś niedaleko od Aleppo, w odległości 5 do 10 kilometrów, to może nawet jest to, co zakończyło się dopiero 11 godzin temu, o czym możemy przeczytać na stronach internetowych. 6 godzin temu na wschodzie Syrii, w pobliżu granicy z terenami zajętymi przez Kurdów, Hezbollah prowadzi działania przeciwko państwu islamskiemu, dżihadystom państwa islamskiego. Przejmuje kontrolę nad autostradą, która prowadzi od Bejrutu aż do Teheranu w Iranie, więc jest to potężna autostrada, ale także przejmując kontrolę nad terenami zajętymi przez ISIS. Niestety są podejrzenia, że dżihadyści, ci, którym udało się uciec, uciekli w okolice miasta Homs albo za wschodnią granicę Syrii na tereny Iraku. 5 godzin temu w Syrii siły rządowe prowadziły działania wojenne i celowały do dwóch regionów, jednego w pobliżu Damaszku, Ain Tarma, i w miasto Dara na południe od Damaszku. W Damaszku natomiast przed 5 godzinami zniszczono czołg. 4 godziny temu rosyjskie lotnictwo uderzyło w ziemie rolnicze niedaleko Idylii, więc są to rzeczy, które dzieją się teraz, które działy się parę godzin temu na terenie Syrii. To pokazuje, że działania wojenne w tym kraju cały czas są prowadzone. Chociaż, tak jak powiedziałem, już zaznaczyłem, do nas niekiedy te informacje już nie docierają z taką intensywnością, jak docierały rok temu, kiedy bombardowane było Aleppo, kiedy widzieliśmy obrazy zniszczonych domów, czy też cierpiących rodzin. To jednak nie możemy zapomnieć o jednym. W Syrii działania wojenne trwają. Też dla zobrazowania, to co działo się w ostatnich 5 dniach w Syrii, to jest szturm, który przeprowadziła armia rosyjska wspierająca siły Asada. W czasie tych działań zostało zabitych ponad 550 terrorystów, w tym 130 terrorystów samobójców. Zniszczono 6 czołgów, 14 samochodów pułapek oraz 91 pick-upów z karabinami maszynowymi dużego kalibru. Obecnie według informacji rosyjskich nie ma ani jednej miejscowości kontrolowanej przez państwo islamskie. Syryjska armia przeprowadza akcję rozminowania wyzwolonych terytoriów właśnie spod panowania państwa islamskiego. Też jest informacja, że codziennie samoloty rosyjskie w ostatnich dniach odbywały co najmniej 100 lotów i przeprowadziły 250 nalotów w ramach wsparcia syryjskich wojsk. 100 lotów dziennie, 250 nalotów, to pokazuje nam, że wojna ciągle jest żywa, że tam ciągle te działania są prowadzone i niestety w wyniku tych bomb giną ludzie. Pojawiają się informacje, które nie do końca są jeszcze sprawdzone, o cywilach, którzy giną w wyniku tych bombardowań, o dzieciach, które niestety giną właśnie od spadających bomb, ale też od walących się budynków. To jest ciągle rzeczywistość tego kraju. Na antenie Radia Maria już po raz kolejny podejmujemy temat Syrii, temat wojny w Syrii, temat również i chrześcijan w tym miejscu. Dlaczego ten temat trzeba nieustannie przypominać? Ten temat jest ważny z kilku powodów. Dlatego, że ci ludzie, którzy tworzą społeczeństwo Syrii, i muzułmanie, i chrześcijanie,
No, cierpią w jakimś konflikcie, który jest jakimś innym tworem. Nam często wmawia się, że jest to wojna domowa. Czyli, że jest to konflikt, w którym to Syryjczycy sami ze sobą dochodzą do właśnie do obalenia reżimu, do przejęcia władzy przez tak zwaną Wolną Armię Syrii. Pojawiają się nagle jakieś grupy świata ekstremizmu islamskiego, które toczą wojnę. I tak naprawdę nikt nie wie, o co w tej wojnie chodzi. Nikt nie wie, o co w tej wojnie chodzi. Ona nigdy tak naprawdę nie była wojną domową, ponieważ była wywołana z zewnątrz. Stąd też samo to kłamstwo, które niejednokrotnie jest obecne dzisiaj na świecie, które się toczy, sprawiło, że przez długi czas tak naprawdę Europa i świat nie interesowały się tym, co dzieje się, tym, co działo się w Syrii. Takim przykładem są miasta niszczone w roku 2013 czy w roku 2014, jak Homs, Malula. Homs to przed wojną miasto, które liczyło 650 tysięcy mieszkańców, to powiedzmy taki nasz Wrocław polski. Miasto, które tak naprawdę ucierpiało podobnie jak Aleppo, trochę mniejsze od Aleppo, ale intensywność bombardowań i niszczenia tego miasta możemy powiedzieć, że jest podobna. Natomiast o Homs za dużo się nie mówiło w mediach. Cały czas, bo to jest wojna domowa, to nie nasza sprawa. Świat milczał. Ci ludzie umierali w milczeniu świata. I dlatego nie możemy na to pozwolić, aby o krzywdzie tych ludzi nie mówiono. Dlatego, że jest to niesprawiedliwa wojna, jak każda zresztą. Cierpienie tych ludzi jest niesprawiedliwe i tak naprawdę trzeba tym ludziom przychodzić z pomocą. Mówimy też o tym dlatego właśnie na łamach Radia Rodzin, Radia Maryja czy innych radiostacji katolickich w Polsce, żebyśmy jako katolicy, jako chrześcijanie nie zapomnieli o ich cierpieniu. Bo to, czego dzisiaj boją się choćby mieszkańcy Aleppo, czy to muzułmanie, czy chrześcijanie, czy mieszkańcy innych terenów syryjskich, to to, że świat o nich zapomni. Że kiedy nie ma już takich masowych bombardowań, jak były na Aleppo, kiedy nie ma już takich informacji, to świat się wycofa z pomocą. Świat zapomni o ich cierpieniu i zostawi ich samych z tym wszystkim, co się tam dzisiaj dzieje. Stąd warto o tym mówić, stąd o tym mówimy, aby nikt nie zapomniał o tym, co dzieje się w Syrii. Ksiądz, będąc tam na miejscu, mówi o tym, że pomału ten konflikt jakby wygasał. I z jednej strony również ksiądz wspomniał o rzeczywistości pewnego lęku związanego z tym, że świat zapomniał o Syrii, o tych miejscach, gdzie takie tragedie dokonywały się i dokonują się. Czego jeszcze dziś, na dzień dzisiejszy, boją się mieszkańcy Syrii? Mieszkańcy Syrii boją się przede wszystkim powrotu wojny. Na tych terenach, gdzie te działania wojenne się zakończyły, choćby w Aleppo, bo ono jest taki dla nas największym dzisiaj obrazem całego dramatu, który w Syrii się dokonał i który się dokonuje. Aleppo działania wojenne ustały przed rokiem, 16 grudnia będzie obchodzili pierwszą rocznicę zakończenia działań wojennych. Tak naprawdę przez ten rok te działania wojenne tam nie powróciły. Oczywiście były takie przypadki, że na przykład na wakacjach gdzieś wybuchały butle z gazem. Rząd uspokajał, mówił, że to są od temperatury, bo wysoka temperatura, ciepło, więc te butle z gazem wybuchają. Ale jak mówili mieszkańcy Aleppo, kiedy byliśmy tam właśnie teraz w listopadzie, no dziwne jest to, że najwięcej tych butli gazowych wybuchało przy posterunkach policji. Więc dzieją się jakieś takie sytuacje pojedyncze, do których dochodzi. Czasami gdzieś tam jakaś zabłąkana kula, zabłąkana bomba, czy moździerz spadnie na miasto. Ale to są już pojedyncze i bardzo, bardzo znikome. Właściwie ludzie boją się, że wojna może się odwrócić i że to wszystko, cały ten koszmar do tego miasta może powrócić. Jednak to, czego najbardziej się boją, to o tym, że świat o nich zapomni, że świat zaniecha pomoc
dlań. Oni dzisiaj tej pomocy naprawdę potrzebują. Miasta, które zostały praktycznie w dużych częściach zrównane z ziemią, które są zniszczone, których jeszcze przez destabilizację, która jest przez działania wojenne, nie można prowadzić dużych inwestycji, otwierać jakichś dużych przedsiębiorstw, fabryk, żeby dawać tym ludziom zatrudnienie, możliwość normalnego funkcjonowania i życia i rozwijania siebie, swoich rodzin, czy też utrzymania swoich rodzin. Właśnie tego się boją, że świat zapomni o ich cierpieniu, a przez to też przestanie im pomagać. To często jak tam jesteśmy, to ci ludzie proszą nas o jedno, abyście się, prosimy was, abyście nie znudzili się pomocą, pomaganiem nam, abyście się nie znudzili. Oni naprawdę liczą na naszą pomoc. 16 grudnia przypadnie rocznica ustania bombardowania Aleppo. Jak wygląda codzienność w tym mieście, mieście tak, tak bardzo potężnym przed wojną, gdzie żyło 2 miliony ludzi? Rodzina świadka, że jaka jest sytuacja obecnie wynagrodzenia za tę pracę? Kiedy w marcu tego roku po raz pierwszy po ustaniu działań wojennych na terenie Aleppo wjechałem do Syrii, pierwsze miasto, w którym żeśmy się zatrzymali to i nocowaliśmy, to był Damaszek. Miasto, w które akurat dzień przed naszym przyjazdem był zamach samobójczy, zginęło tam wtedy ponad 160 ludzi. Wielu było rannych. 2 dni po naszym wyjeździe również był zamach samobójczy, w którym zginęli cywile. Więc trwała żałoba. Ciągle było słychać strzały z karabinów na cześć tych męczenników, tych zabitych ludzi. Więc tak pierwszy dzień pobytu w Damaszku to był dzień z takimi w tle strzałami z karabinów, które się gdzieś tam unosiły. Byliśmy zmęczeni, poszliśmy spać. Kiedy obudziłem się rano, to był poniedziałek, o 6 rano, otworzyłem okno. I gdyby nie fakt, że na przeciwnym budynku widziałem syryjską flagę, to bym się nie domyślił, że jestem w Syrii. Trudno mi powiedzieć, bo wszystko wyglądało normalnie. Między 80 a 90 ruch uliczny, ludzie jechali gdzieś tam do pracy, do swoich obowiązków. Dzieci już czekały na autobus szkolny. Wszystko wyglądało normalnie. Kiedy później dotarliśmy do Aleppo, przyjechaliśmy właśnie do zachodniej części, tej części niezbombardowanej, niezniszczonej praktycznie w ogóle wskutek tych działań wojennych i bombardowań, tam też po ludziach widać było, że taką normalność. To, co mnie gdzieś uderzyło i gdzieś zastanowiło bardzo mocno, to przyzwyczajenie się do wojny. Ci ludzie nauczyli się żyć w kraju wojny. Jak gdyby też nie zwracać uwagi na to, co się dzieje. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić ludzi, którzy żyją ponad 6 lat w ciągłym napięciu i ciągle myślą tylko, żeby nie wyjść z domu, bo coś się może wydarzyć, że w każdej chwili może coś spać, że w każdej chwili mogę stracić życie. To zwariowaliby w pierwszych miesiącach tej wojny. Nauczyli się żyć w kraju wojny, stąd też właśnie zachowują taką pozorną normalność. Normalność w tym wszystkim, co się dzieje. I to również było widać w Aleppo. Czy to w marcu, czy teraz w listopadzie. W listopadzie już teraz bardziej, bo ci ludzie też bardziej się gdzieś uspokoili po tych wszystkich, praktycznie rok minął od ustania bombardowań, więc widać młodych ludzi spotykających się tam na mieście, siedzących na murku, rozmawiających, młodzi mężczyźni z młodymi kobietami, ludzi siedzących w restauracjach, w kafejkach, palących szisze, ludzie, którzy żyją normalnie. 3-4 kilometry od centrum w nocy spadają bomby, a tutaj toczy się normalne życie, gdyby wszystko wracało w miarę do normalności. Rozmawiając z Syryjczykami, spotykając się z nimi, nie wiem, czy ksiądz rozmawiał chociażby na taki temat, skąd biorą siły do tego, aby przez ten czas, 7 lat, niespełna 7 lat wojny, aby z drugiej strony mówić, że żyją w miarę, przynajmniej tak to z zewnątrz wygląda normalnie, skąd biorą siły, aby przetrwać ten trudny czas. Jest to ogromna nadzieja na to, że to się kiedyś skończy, że ten konflikt, ta bezsensowna wojna ustanie, że wrócą do normalnego życia, że będą mogli normalnie funkcjonować. Dla chrześcijan ogromną siłą
siłą jest wiara w Boga. To, że mają poczucie, to jest też dziś jakiś fenomen, coś niesamowitego, że ludzie, którzy stracili domy, czasami swoich bliskich, którzy uciekają, chronią się przed spadającymi bombami, oni mają poczucie właśnie tego, że Bóg jest z nimi. I to jest coś, co daje im ogromną siłę do tego, żeby wstawać rano, prowadzić normalne życie, starać się właśnie normalnie żyć, żeby normalnie funkcjonować. Też wzajemna troska o siebie. To też jest coś niesamowitego, czego się tam doświadcza. Ci ludzie są na siebie bardzo wrażliwi i ludzie, którzy mogli wyjechać. Mogli to wszystko zostawić. Mieli możliwość, ale nie wyobrażali sobie tego, by właśnie to zrobić. Postali. Poznałem tam jednego chrześcijanina, który powiedzmy około 40 lat. Jednego chrześcijanina, który no, posiada paszport również grecki, syryjski i grecki. I mógł wyjechać, kiedy zaczęły się działania wojenne. Prowadził jakąś firmę, która no, przynosiła mu potężne dochody. Jak sam powiadał, że sobie na weekendy z Alepo przed wojną wyjeżdżał do Libanu po to, żeby tam spędzić czas ze znajomym. I mógł wyjechać, a jednak stwierdził, że to jest jego kraj. I ci ludzie też potrzebują jego pomocy. W czasie tej wojny stracił cały swój majątek. Dzisiaj, mówiąc tak nie do końca ładnie, jest takim trochę chłopcem na posyłki, który dorabia, by jakkolwiek się utrzymać. A jednak ciągle tam jest i nie żałuje tego, że został. Mówi, że ten kraj także przed wojną wiele mu dał, więc nie mógł zostawić tego kraju w chwili, kiedy ten kraj się zaczął walić i sypać, a on mógłby sobie wyjechać. Oczywiście nie oceniamy tych, którzy wyjechali, no bo to są różne historie różnych ludzi, ale też i takich ludzi tam można spotkać. Siłę czerpią właśnie z wiary, siłę czerpią z tej wrażliwości wzajemnej na siebie, z ogromnej nadziei na to, że ta wojna się skończy. Teraz wspomniał o chrześcijanach, a jak wygląda sytuacja katolików w Syrii. Na chwilę obecną wszystko wraca do, jak gdyby do relacji sprzed wojny. Musimy pamiętać, że Syria była takim wzorem wzajemnego współistnienia pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Oni żyli razem tworzyli to państwo, razem tworzyli tamtejsze społeczności. Byli na siebie bardzo wrażliwi, przyjaźnili się ze sobą. To tak naprawdę ta wojna, ekstremizm islamski, który przy okazji tej wojny próbował wyczyścić niektóre regiony Syrii z chrześcijaństwa, sprawił, że zaczęły się pojawiać animozje pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. Niedawno w Krakowie, w naszym biurze, w Polach Dialogu odwiedziła nas muzułmanka z Homs, która mieszkała tam z rodzicami. Stracili dom w wyniku bombardowań, wyjechali do Libanu. Kiedy weszła do naszego biura i zobaczyła do naszej galerii, zobaczyła wystawę zniszczonych przedmiotów przywiezionych z Syrii, między innymi z Homs, ikonę, do której strzelała Al-Nusra, połamane krzyże, czy też inne rzeczy, po prostu się rozpłakała. Powiedziała, że dziękuję nam za to, że zachowujemy te rzeczy, zachowujemy te przedmioty. I opowiedziała o przyjaźni jej taty z chrześcijaniem. Że to byli najlepsi przyjaciele. Kiedyś jej ojciec, muzułmanin, wyświadczył jakąś przysługę temu swojemu przyjacielowi chrześcijaninowi. I ten chrześcijanin odwdzięczył mu się w prezencie, jako podziękowanie, dał mu krzyż. I ona opowiadała, że jej tato ten krzyż zawiesił w domu na głównej ścianie. Kiedy uciekali z Homs do Libanu, kiedy były trwałe bombardowania, ojciec zabrał ze sobą ten krzyż. Ten krzyż wisi teraz w ich domu w Libanie. To pokazuje, jakie były stosunki pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami. Oni żyli razem w zgodzie. To wojna, to działania tak zwanego państwa islamskiego, czy innych grup ekstremizmu świata islamu, wprowadzały niepokój pomiędzy muzułmanów i chrześcijan. Dzisiaj, jak to choćby wygląda w samym Alepo, dzisiaj chrześcijanie i muzułmanie na nowo tworzą rzeczywistość. Kiedy 16 grudnia ustały bombardowania w Alepo,
Ale miały panie jakieś. To było na krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Na jednym z placów postawiono choinkę. Chrześcijanie przyszli świętować radość właśnie z tego, że się Chrystus narodził. I dołączyli do nich muzułmanie. Razem śpiewali, razem tańczyli, razem się bawili, by razem świętować. Bo razem tworzą tą rzeczywistość. Pojawiają się w Polsce niebezpieczne głosy o tym, że chrześcijanie tworzyli jakieś enklawy w Syrii, że się zamykali na muzułmanów, że byli niedostępni. To są kłamstwa, które się gdzieś tutaj powiela. Chrześcijanie i muzułmanie w Syrii żyli razem. Razem tworzyli tą społeczność, bo to był ich kraj. Chrześcijanie nie są przybyszami w Syrii. Są rdzennymi mieszkańcami tego kraju, którzy tworzyli ten kraj na długo, zanim pojawił się tam islam, więc nie mogli zamykać się w enklawach i jakieś przybysze. Tworzyli razem z muzułmanami tę rzeczywistość. Szkoda, że w Polsce pojawiają się takie trochę krzywdzące chrześcijan głosy. Oczywiście w samym Alepo w niektórych dzielnicach byli starsi chrześcijanie, czy są nadal starsi chrześcijanie, tacy, no, którzy jeszcze pamiętają rządy Francuzów w Syrii. I oni tacy byli troszeczkę zamknięci na innych, żyli tylko w swojej dzielnicy. Niektórzy nawet nosa nie wystawiali poza swoją dzielnicę. Ale to jest mniejszość, która też tam w Alepo czy w innych częściach Syrii była. W większości chrześcijanie tworzący rzeczywistość Syrii przed wojną tworzyli ją razem z muzułmanami. I dzisiaj, dzięki Bogu, w miejscach, w których ustają działania wojenne, mimo tego, że liczba chrześcijan spadła, do końca nie wiemy, ilu tam tych chrześcijan teraz jest. W różnych częściach Syrii, w Alepo nie wiemy. To mimo wszystko są razem. To, co dzisiaj w porannej rozmowie właśnie z mieszkańcami Alepo usłyszałem, to, co jest niesamowitym kolejnym świadectwem życia chrześcijan na tamtych terenach. Muzułmanie mówią dzisiaj Alepo do chrześcijan: my nie zapomnimy wam nigdy tego, co dla nas robicie. Nie zapomnimy wam nigdy tego, że przychodzicie nam z pomocą i dzielicie się z nami tym, co otrzymujecie. Trzeba przyznać, że chrześcijanie nigdy nie pytają się w jakimkolwiek części Syrii czy w jakiejkolwiek innej części świata, kiedy ktoś przychodzi do nich po pomoc, o religię, o przekonania, tylko po prostu tą pomoc dają. I to jest dzisiaj bardzo mocno obecne również w Alepo. Teraz, kiedy właśnie ustały działania wojenne, niektóre fundacje, niektóre instytucje działające, spieszące z pomocą humanitarną, zaczynają się wycofywać. Między innymi otrzymałem taką informację, że Czerwony Półksiężyc zaczyna się wycofywać. W niektórych regionach Alepo przestał już wydawać paczki żywnościowe, a zapowiedział, że z końcem roku 2017 przestanie już w całym mieście wydawać paczki żywnościowe. Dla tych ludzi jest to no, ogromna strata. W kraju, w którym nie do końca jeszcze jest możliwość zarobienia, utrzymania siebie i swoich rodzin, jak się odbiera im paczki żywnościowe, no to niekiedy odbiera się jedyny prowiant, jaki otrzymują dla siebie i dla swoich rodzin. I ci muzułmanie przychodzą po pomoc do chrześcijan, do kościołów chrześcijańskich, po tą pomoc otrzymywać i tą pomoc otrzymują. I tu ludzi rodzi się ich ogromna wdzięczność wobec chrześcijan właśnie za to, co dają. Za to, że się dzielą, za to, że nie są odrzuceni, za to, że chrześcijanie przychodzą z pomocą. I dzięki temu właśnie ta sytuacja pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami powoli na tamtych terenach zaczyna wracać do sytuacji sprzed rozpoczęcia konfliktu, czyli sprzed 2011 roku. W 2013 roku w Homs zaczęły spadać bomby również na dzielnicę muzułmańską. Patriarcha Grzegorz III Lacham opowiadał, że poszkodowani nie przychodzili po pomoc do Czerwonego Półksiężyca, ale przyszli właśnie do chrześcijan. Dlaczego? Powiedzieli, że od chrześcijan tą pomoc otrzymają. To jest przekonanie, które jest głęboko obecne w społeczeństwie także i muzułmańskim, że chrześcijanie nie zamykają się na muzułmanów, nie zamykają się na nikogo, kto cierpi,
i potrafią się podzielić z tymi, którzy potrzebują pomocy. A był to, trzeba przyznać, był to świetny czas na to, na przykład, żeby odegrać się na muzułmanów. Albo im przecież powiedzieć, jak wy przychodzicie do nas, przecież to Al-Nusra, wasi bracia w wierze, czyszczą nas tutaj, czyszczą Homs, nasze miasto z chrześcijanami, bo przyjdźcie po pomoc do nas. Można było. Jednak tamci chrześcijanie nie wyobrażają sobie czegoś takiego. Takiego podejścia, takiej nienawiści, czy takiego odzłośliwego odegrania się. Nie. Przychodzi człowiek, który cierpi, przychodzi człowiek, który potrzebuje pomocy. Ten człowiek tą pomoc powinien otrzymać. I oni się dzielą, choć sami mają niekiedy mało. Dzielą się tym, co mają. Ta akcja, to wydarzenie, o którym opowiadał patriarcha Syrii, zakończyła się tym, że jakiś czas po otrzymaniu tej pomocy ci muzułmanie syryjscy na białych transparentach wypisali czarnymi arabskimi literami zdanie dziękujemy chrześcijanom. Dziękujemy chrześcijanom. I to jest to piękne świadectwo chrześcijańskiej wiary, też chrześcijańskiej miłości, też tego współistnienia razem. Dla chrześcijan najważniejsze w tym momencie było to, że ucierpiał ich brat, Syryjczyk, który przychodzi, staje przed nimi i prosi o pomoc. A nie to, kim on jest. Potem była pani, która czy na terenie Syrii można dostrzec również radykalizację się islamu? Tak, no to jest cały czas ci wszyscy, którzy gdzieś tam popierają państwo islamskie, popierają inne ugrupowania ekstremizmu świata islamu. No jest gdzieś ogromne ryzyko, ale też i lęk przed tym, że ta radykalizacja w niektórych grupach następuje. Bo przecież to, że wyzwolono wschodnią część Aleppo spod panowania rebeliantów, też tych ekstremistów czasami, wcale nie oznacza, że zmieniono mentalność ludzi, którzy ich popierali. To, że nie mamy granic tak zwanego państwa islamskiego, kalifatu, nie oznacza, że nie ma ludzi, którzy dalej mają w głowie zasianą tą morderczą ideologię. To, jak tutaj powiedziałem, przywołując to wydarzenie z pogranicza wschodniego Syrii dzisiaj, gdzie Hezbollah z innymi sojusznikami rozprawiał się z dżihadystami ISIS, że część z nich uciekła w stronę Homs. To dwa miesiące temu słyszeliśmy o tym, że nagle w okolicach Homs, gdzie nie ma dżihadystów państwa islamskiego, nagle okazuje się, że oni jak gdyby spod ziemi wyrośli i zajęli jakąś wioskę. No i takich sytuacji są. Ten ekstremizm islamski jest zasiany w głowach niektórych muzułmanów. I trudno tak naprawdę będzie to z tych głów wyciągnąć. Najbardziej niebezpieczne jest to, że ten ekstremizm islamski został zasiany przez bojowników państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego, został zasiany w głowach dzieci. Dzieci, które widziały zbrodnie, dzieci, które same były zmuszane do zabijania, dzieci, które wpajano, że kalifat jest przyczyną szczęścia na ziemi. I teraz odebrano coś, co było taką iluzją państwa, iluzją sukcesu, iluzją podboju, takiej potęgi świata islamu, tego ekstremistycznego, oczywiście, odebrano i rodzi się coś potężnego w głowach. Tęsknota za ich terenem, za ich ziemią. I teraz jak te dzieci zaczną dorastać, to co usłyszałem od żołnierzy autonomii Kurdystanu w maju ubiegłego roku, kiedy byliśmy właśnie na terenach odbijanych już z rąk państwa islamskiego. I oni wtedy w maju 2016 roku powiedzieli, że oni ISIS dają jeszcze rok czasu. ISIS upadnie w swoich granicach. Ale to, co przyjdzie po ISIS, będzie jeszcze gorsze. Bo właśnie między innymi to zasianie w głowach tęsknoty już dzisiaj za utraconym kalifatem. Terenem sukcesu, ekspansji, podboju, które oni robili. No niestety może powodować ogromne cierpienie ludzi tam mieszkających. Zresztą to jest dzisiaj na Półwyspie Synajskim. Słyszeliśmy nawet wobec samych muzułmanów ten meczet, w którym zginęło 200 muzułmanów. Tylko dlatego, że
nie popierali państwa islamskiego. Tak samo dzieje się w Nigerii z Boko Haram, które sprzyja państwu islamskiemu. Jak jakiś muła czy imam w meczecie nie zgadza się z działaniami tej grupy, automatycznie jest zabijany razem z jego wiernymi. I to jest niestety niebezpieczne. Ta radykalizacja jest obecna w umysłach wielu ludzi. Tylko na razie, choćby samo Aleppo i Bogu dzięki, nie ma zamachów samobójczych, nie ma jak gdyby uzewnętrznienia tej radykalizacji, bo na razie wszyscy odetchnęli z ulgą, bo wszyscy ucierpieli wskutek działania tej wojny i na razie jest taki powiedzmy sobie, względny spokój. Wszyscy się tym względnym spokojem cieszą. No i oby tego pokoju doświadczyli już nie tylko względnego i czasowego, ale na zawsze. Przed wybuchem wojny Syria, jak ksiądz wspomniał, była przykładem takiego wzajemnego zrozumienia i takiego dzielenia codzienności pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Teraz również ksiądz wspomina o tej kwestii radykalizacji islamu i wobec tego, jak rysuje się przyszłość tego styku muzułmanie-chrześcijanie w Syrii. To wszystko zależy od tego, jak potoczą się losy tej wojny. Bo jeśli wojna zakończy się tym, że właśnie wygra reżim Asada, to jest szansa na to, że relacje muzułmańsko-chrześcijańskie będą takie jak sprzed wojny. Natomiast nie wiemy, co się wydarzy, jeśli wojna miałaby inny obrót. Kiedy na przykład rebelianci z tych ugrupowań skrajnie właśnie takich radykalnych doszliby do władzy. Czy nie chcieliby doprowadzić do tego, co próbowali zrobić choćby w Homs? Wyczyścić to miasto z chrześcijaństwa. Bo to choćby robiło państwo islamskie. Niniwa, Mosul, Raqqa, inne miejscowości, miasta, które zajmowały tereny, czy cała równina Niniwy, wyczyszczona z chrześcijan. Wyczyszczona z wszystkiego, co do chrześcijan należało, co było chrześcijańskie. To są kościoły, cmentarze, kapliczki. Nic po prostu nie było. Ostatni kościół został zburzony w Niniwie 2 lutego 2015 roku przez dżihadystów tzw. państwa islamskiego. Został po prostu zniszczony. By nic nie było po chrześcijanach. Jakby tam nigdy nie żyli chrześcijanie. Przypomnijmy, że w Niniwie chrześcijanie żyli od pierwszego wieku, czyli też, podobnie jak w Syrii, na długo, zanim pojawił się tam islam. Więc ci ludzie nie są jakimi. Czasami nam się wydaje, czasami jak się z niektórymi ludźmi w Polsce rozmawia, to słychać takie głosy, że no to po co ci tam chrześcijanie pojechali? Po co oni tam są? Niech stamtąd wyjadą. No to są ich ziemie. Z dziada, pradziada, biblijne tereny. No, Niniwa, no to także... Prorok Jonasz, to też biblijna historia Rafała Archanioła, Tobiasza, jego uzdrowienia, o której czytamy w Piśmie Świętym. To są tereny, na których chrześcijanie żyli od pierwszego wieku. To jest ciągle Al-Kusz na granicy równiny Niniwy po stronie Iraku, na terenie autonomii Kurdystanu. Znajduje się synagoga, która kryje ciągle po dzień dzisiejszy ciało proroka Nahuma, który zapowiadał pokój przenoszący właśnie też i między innymi równinie Niniwy. Więc to są tereny, które należały do chrześcijan. Niestety, jak kierunek wojny pójdzie w tą stronę, że rebelianci z tego skrajnego islamu dojdą do władzy, to możemy się spodziewać tego, że chrześcijanie bardzo mocno na tym ucierpią. Bo reżim Asada będzie chronił chrześcijan, będzie chronił mniejszości. Są dzisiaj tak chrześcijanie, też opowiadają się po tej stronie, bo oni wiedzą, że reżim Asada zapewni im bezpieczeństwo, tak jak to było przed rokiem 2011. Wojna w Syrii nadal trwa. Wiele razy już podejmowano próby nawiązania negocjacji pokojowych. Te negocjacje zakończyły się fiaskiem. Wiele ludzi, również chrześcijan, katolików, wierzy z Syrii. Ta wojna przybierze właśnie taki kierunek, który do głosu coraz bardziej będą dochodzić te skrajne, te bardzo
Poland, również chrześcijańskie skrzydła islamu. Czy wobec tego katolicy przetrwają? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Według szacunków, jeśli liczba chrześcijan, choćby na terenie Iraku, będzie spadała w takim tempie, jaki spada obecnie, to do 2020 roku nie będzie w Iraku ani jednego chrześcijanina. W Syrii, ponieważ trwa tam wojna i tak nie znamy dokładnie, ilu ludzi ciągle się przemieszcza, trudno powiedzieć, ilu chrześcijan tak naprawdę zostało, ilu ich tam jest. Nie oceniamy tych, którzy uciekają, którzy nie chcą po prostu tam żyć, bo niejednokrotnie ci ludzie przeżyli koszmar, który sprawia, że oni po prostu nawet do pobliskiego Libanu chcą uciec, żeby tam znaleźć odrobinę spokoju i pewności jutra. To są dramaty, które trudno jest nam sobie wyobrazić, ale niestety gotowane też tym ludziom przez ekstremizm świata islamu. Bo w Libanie spotkałem rodzinę chrześcijańską, która ma już dzisiaj 20-letniego syna. 2 lata temu ich syn został porwany przez bojowników Al-Nusry. Był przez 10 dni poddawany torturom. Rodzina w tym czasie składała pieniądze na okup, żeby wykupić swojego syna. Zażądano potężnej gotówki. Trzeba było zbierać. No i ci bandyci, bo inaczej nie można ich nazwać, codziennie przychodzili do tego chłopaka, młodego chłopaka, stawiając mu pytanie, czy przyjmuje islam. I on odpowiadał nie. Więc oni mu każdego dnia odrobinę nacinali gardło. Strasząc go, że mu podeżną gardło całkowicie, że go zabiją, jeśli będzie dalej chciał trwać przy Chrystusie. Jeśli będzie trwał przy chrześcijaństwie. Po 10 dniach rodzice znaleźli pieniądze na okup, zapłacono, wypuszczono tego chłopaka, ale ten chłopak zamknął się w swoim własnym świecie. Nie ma z nim w ogóle kontaktu. Ta rodzina wyjechała, na jego szyi widać ślady po nacinaniu. Ręce miał skrępowane drutem kolczastym i też są na nadgarstkach blizny po tych śladach. Czy choćby inna rodzina z Raqqa, która od ISIS ucierpiała, kiedy dżihadyści weszli do tego miasta, postawili chrześcijanom ultimatum, że albo przyjmują islam, mogą bezpiecznie mieszkać w swoich domach w Raqqa, albo muszą zapłacić dżizję, czyli tak zwany podatek za bezpieczeństwo. Wyznaczono kwotę 4000 dolarów od rodziny co miesiąc. Tego podatku, albo muszą się wynieść, bo w przeciwnym razie zostaną zabici. Jeden z chrześcijan, który właśnie tam żył, też prowadził firmę, taką też pokoleniową już, która była dla niego droga, więc postanowił zapłacić dżizję. Stać go było na to, żeby zapłacić 4000 dolarów za swoją rodzinę. Że to pokazywał, kiedy go spotkałem, pokazywał kwit wystawiony przez państwo islamskie, potwierdzający zapłacenie tego podatku. Zapłacił ten podatek, za miesiąc przyszedł znowu, żeby zapłacić podatek za bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny i wtedy mu powiedziano, że to jest ostatni raz, kiedy może zapłacić dżizję. Za miesiąc, jeśli nie będzie chciał przyjąć islamu, to zostanie zabity on i cała jego rodzina, jeśli nie zdążą uciec. 3 tygodnie po tym jego spotkaniu z policją religijną, kiedy poszedł do swojego przyjaciela Kurda, mieszkającego w tym mieście, ten przyjaciel jego, który był trochę takim łącznikiem, powiedział mu: słuchaj, jest wyrok śmierci na ciebie i twoją rodzinę, uciekaj. Kiedy on wracał do swojego domu, zobaczył, że policja religijna już jest w jego domu. Więc wszedł do pierwszego lepszego domu muzułmańskiego. Znali się z tymi ludźmi tam mieszkającymi i mówił: musicie mi pomóc, musicie schować mnie i moją rodzinę. Ci muzułmanie schowali ich, skryli ich w piwnicy swojego domu, przetrzymali ich przez noc i wczesnym rankiem wsadzono ich w samochód i wywieziono do Aleppo. Aleppo wtedy nie było doświadczone działaniami wojennymi. Proszę sobie wyobrazić, że ISIS znalazło go w Aleppo. Szantażowano go przez
organizacji, które przez telefon najpierw do niego wyzwaniano, podano mu dokładny adres, gdzie jest, że wiedzą, gdzie jest, że go zabiją, bo jest zdrajcą kalifatu. Wyjechał do innego kraju, tam zmienił numer telefonu, nie używał żadnych portali społecznościowych, założył sobie WhatsAppa. Na WhatsAppie umieścił swoje zdjęcie. I oni znaleźli go po tym zdjęciu. I później wyjechał w inną część, jeszcze do innego kraju i tam nie używa żadnego telefonu komórkowego, w ogóle nie korzysta z internetu i żyje w ciągłym lęku, że w każdej chwili mogą go znaleźć. To jest sytuacja życia tamtych ludzi. To jest dramat, z którym dzisiaj ludzie mierzą. I teraz dopuścić takich ludzi, którzy mają tak skrzywione patrzenie, nawet i na islam, jak państwo islamskie, czy jak inne grupy terrorystyczne świata ekstremizmu islamskiego do władzy w Syrii, pozwolić im na władzę, albo podzielić Syrię na strefy wpływów różnych grup rebelianckich, no to jest koszmar dla chrześcijan. I możemy się spodziewać, że gdyby taki był scenariusz, to w bardzo krótkim czasie chrześcijaństwo w Syrii przestanie istnieć. Syria wciąż potrzebuje pomocy. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Na zegarach 16 minut po godzinie 22. Naszym gościem jest ksiądz Rafał Cywka, dyrektor krakowskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Syria wciąż potrzebuje pomocy. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Podaj mi dłoń, śpiewa Beata Bednarz. A czy te relacje były jakieś takie, to były dobre relacje pomiędzy tymi, którzy byli lokatorami, a z właścicielami? Jak gwiazd spalonych domów, no powiem szczerze, płynie cicha